Symbolicznym aktem wzięcia Belwederu było zdjęcie flagi prezydenckiej. Zostawiono na półmasztu opuszczoną białą flagę, natomiast flagę prezydencką z uszanowaniem żołnierze powieźli do siedziby marszałka Piłsudskiego, do komendy na Placu Saskim. Formalnie władzę przejął, tak to było przewidziane w Konstytucji, Maciej Rataj jako marszałek Sejmu, urzędujący marszałek. Tutaj przybył marszałek Rataj, przejął obowiązki głowy państwa i w tym charakterze już konferował z Piłsudskim. Przyjął tę rezygnację Piłsudski z satysfakcją. Jednocześnie wszyscy oczekiwali, że przyjmie także pełnię władzy i odpowiedzialności za to wszystko, co się stało. Pierwszego maja zebrało się Zgromadzenie Narodowe i ono wybrało na prezydenta Józefa Piłsudskiego. Uzyskał 292 głosy, bezwzględna większość. Panie marszałku, dziękuję Zgromadzeniu Narodowemu za wybór. Po raz drugi w mem życiu mam w ten sposób zalegalizowanie moich czynności i prac historycznych, które niestety dla mnie spotkały się przedtem z oporem i niechęcią dosyć szeroką. Niestety przyjąć wyboru nie jestem w stanie. Przepraszam za zawód, który czynię nie tylko tym, co na mnie głosowali, lecz i tym, co poza salą zgromadzenia żądają tego ode mnie. Sumienie, do którego się odwoływałem po 1000 razy ostatnimi dniami, nie pozwala mi zadośćuczynić tym żądaniom. Tutaj w ówczesnym kościele garnizonowym w czasie mszy żałobnej za dusze poległych ofiar wypadków majowych generałowi Gustawowi Drescherowi rzucił pod nogi swoje odznaczenia ksiądz kapelan Józef Panaś. Wśród tych odznaczeń było Virtuti Militaric, a rzucił to ze słowami, że palą go te odznaczenia zdobyte w polu w związku z tą przelaną bratnią krwią na ulicach Warszawy. Cokolwiek by nie powiedzieć, jego gest i świadomość tego, co się stało, była wielkim obciążeniem, zadrą, zarówno w świadomości samego marszałka Józefa Piłsudskiego, jak i w dziejach Wojska Polskiego, także było wielkim obciążeniem moralnym. Obowiązywał wszak testament marszałka Piłsudskiego. W jedną ziemię wsiąkła krew nasza, tę ziemię umiłowaną. I to było to przeżycie, na którym budowano nową wartość. Żołnierze, w jedną ziemię wsiąkła krew nasza. Ziemię jednym i drugim jednakowo drogą, przez obie strony jednakowo umiłowaną. Niechaj krew ta gorąca, najcenniejsza w Polsce krew żołnierza pod stopami naszymi, będzie nowym posiewem braterstwa. Niech wspólną dla braci prawdę głosi. Wstaniemy jak zawsze jeden obok drugiego, by dać za ojczyznę życie. A wspomnienie o bojach majowych w Warszawie, o tych walkach, któreśmy z sobą stoczyli, nie dzielić, lecz łączyć nas wtedy z sobą będzie.
jak wspomnienie gwałtownej sprzeczki między kochającymi się wzajemnie i kochającymi swą rodzinę braćmi. Niech Bóg nad grzechami litościwy nam odpuści i rękę karzącą odwróci, a my stańmy do naszej pracy, która ziemię naszą wzmacnia i odradza. Ci, którzy tutaj przebywali, przeżywali z pewnością swoisty dramat. Nigdy nie był pewny, jak się zachowa strona zwycięska. Mogli oczekiwać najgorszego. Co więcej, mieli świadomość, że przecież obie strony obciążają te mogiły, ci polegli i ranni w walkach. Bo przecież łącznie walczyło tutaj 16 tysięcy żołnierzy, więc to był pole bitwy. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że najbardziej mogli się czuć niepewni ci, którzy wydawali rozkazy, zwłaszcza generał Malczewski, który zrywał wziętym do niewoli przez stronę rządową żołnierzom Piłsudskiego na ramienniki odznaczenia i deptał je. On zresztą nie znalazł zrozumienia w oczach Piłsudskiego i został wraz z generałem Rozwadowskim aresztowany. Marszałek, tak to możemy powiedzieć, objął władzę. Nie waham się użyć tych słów, żeby wprowadzić ład i porządek w Rzeczypospolitej, którą z takim trudem w 1920 roku on wywalczył ze swoimi żołnierzami. Tyle. Thank you.